Dzień dobry albo dobry wieczór. Pozdrawiam z Tychów. 26 maja w środę słowami z Księgi Kaznodziei Salomona, 3 rozdziału. Wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. Nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć. I z listu do Rzymian 11 rozdziału. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Święta zesłania Ducha Świętego, święta, które obchodziliśmy w minioną niedzielę i poniedziałek, mocno zdeterminowały, zdominowały tematykę poruszanych tematów w codziennych czytaniach. Dzisiaj czytane słowa z listu do Rzymian także mówią o darach Boga i powołania, które to, jak czytamy, są nieodwołalne. Powołanie, dary, piękne, ale okrągłe słowa. Kiedy ja je słyszę, od razu zadaję sobie pytanie, dobra, mam dar, mam powołanie, co ja mogę z tym zrobić? Gdzie ja mogę z tym pójść? Wiecie, jest we mnie jakaś taka chęć wykonania jakiejś czynności. Co do powołania, to nie pamiętam przy jakiej okazji, czy której biografii słyszałem taką oto deklarację, że ów człowiek nigdy nie pracował, bo codziennie spełniał swoją pasję. No, to znaczy w takim wypadku ja rozumiem, że spełniał się w swoim powołaniu. Piękne, motywujące, tylko czy dla wszystkich? Widzę tu wielu wykluczonych, albo przynajmniej takich, którzy pod tymi słowami, choćby może i chcieli, niespecjalnie mogą się podpisać. To czy Paweł chce swoimi słowami kogoś wykluczyć? Myślę, że nie, ale po kolei. Czym jest powołanie w ogóle? Jak my je dzisiaj rozumiemy? Definicja mówi o posiadaniu określonego, uwaga, daru do wykonywania danej czynności przez większą część życia. Tak rozumiemy powołanie dzisiaj, jako pewną czynność, jakąś pewną umiejętność. Jako dar do wykonywania pewnej czynności. Nie ujmując nic takiemu rozumieniu powołania, nie trudno dostrzec, że tak rozumiane powołanie jednak kiedyś się skończy. Człowiek z czasem prędzej czy później traci możliwość wykonywania różnych czynności. No, sportowcy dość szybko tracą możliwość zawodowego uprawiania swoich dyscyplin. No, podobnie jest z wieloma zawodami czy też czynnościami, jakie wykonujemy my. Apostoł Paweł proponuje trochę inne, mniej wykluczające rozumienie słów powołania. To znaczy nie tyle on, i też nie chodzi o definicję, którą on ukuł, tylko raczej to, co można wyczytać z listu do Rzymian. W tej takim rozumieniu listu do Rzymian powołanie jest nie tyle nieodwołalne, ale też pasywne. Powołanie to nie czynność, nie umiejętność, ale taki prezent od samego Boga. To wybranie nas przez naszego Ojca. Apostoł Paweł w liście do Rzymian i wcześniej i później pisze o Izraelitach, którzy mimo zawiłości i dróg i relacji, jakie łączyły ich z Wszechmocnym, nigdy, absolutnie nigdy nie utracili Bożego powołania. Ani oni wtedy, ani współcześni Pawłowi młodzi chrześcijanie, ani my dzisiaj tego powołania nie możemy utracić. Boże powołanie rozumiane jako przynależność do Boga, bycie Jego dzieckiem, jest nieodwołalne i zawsze aktualne dla każdego i każdej z nas. I wydaje mi się, że właśnie ta myśl, świadomość tego, może uruchomić w człowieku, w Kościele niesamowitą machinę misyjnej kreatywności. Jeżeli zrozumiemy, jak wiele otrzymaliśmy absolutnie za nic, myślę, że większość z nas z reakcją na taką wiadomość, taką świadomość, będzie to, że damy z siebie to, co najlepsze, nie chcąc absolutnie niczego w zamian, bo tak wiele otrzymaliśmy. I dlatego takiej świadomości, bliskiej, prostej, zwykłej świadomości bycia Bożym dzieckiem, bycia wybranym i bycia tym, który nigdy nie zostanie odrzucony. Każdemu i każdej z nas życzę. Zostańcie z Bogiem. Amen.